Ja nie mam żadnych kompetencji, nie miałem żadnych kompetencji do używania Pegasusa. To nie Woś, nie Ziobro kupili Pegasusa, jak dziennikarze często mylą. Ja jestem ścigany, drodzy państwo, i chcą mnie wsadzić do więzienia na 10 lat za to, że państwo polskie przestało być głuche i ślepe na kryminalistów, że zostało przekazane legalne, chcę bardzo mocno podkreślić, dofinansowanie dla Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Wpłynął wniosek z Centralnego Biura Antykorupcyjnego, on został w odpowiedniej procedurze przepracowane i zostało udzielone dofinansowanie, artykuł 43 ustawy regulującej Fundusz Sprawiedliwości. Każdy z państwa może sobie sprawdzić, tam jest wprost wskazane, że środki funduszu, i to dokładnie cytuję, są przeznaczane na działania związane, finansowanie wręcz działań jednostek sektora finansów publicznych, a taką jest Centralne Biuro Antykorupcyjne, na ich zadania ustawowe, a to niewątpliwie było zadanie ustawowe, związane z wykrywaniem i zapobieganiem przestępczości. Ja tutaj wprost cytuję ustawę, nie cytuję, drodzy państwo, nie wiem, rozporządzenia, interpretacji, nie cytuję, jak obecnie prawnicy pana Bodnara, bodnarowcy, różnoracy i Tusk mają w zwyczaju prawo tak, jak oni je rozumieją, czyli posługują się komunikatami Ministerstwa Sprawiedliwości albo uchwałami, uchwały nie są źródłem prawa. Ja mówię o ustawie. Jest twardy przepis ustawy, który nie tylko dopuszczał, ale wręcz nakazywał to, żeby środki przeznaczać, dofinansowywać właśnie działania związane właśnie między innymi na sprzęt, związany z wykrywaniem i zwalczaniem przestępczości. Więc ja jestem dumny, drodzy państwo, z tego, że państwo polskie przestało być głuche i ślepe na kryminalistów, że państwo polskie mogło skutecznie ścigać bandziorów, i to jest powód do rzeczywiście bycia dumnym z działań jako urzędnik państwowy, a nie do bycia ściganym przez bodnarowców.